Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To, co dzisiaj słyszymy w Ewangelii i też w czytaniach, to, że Bóg mówi konkretnie do człowieka, i to słowo jest ku naszemu nawróceniu. Jonasz idzie i mówi w imieniu Boga, mówi Jego słowo, i to jest ku nawróceniu. Pan Jezus powołuje apostołów, mówi do nich, i to jest ku ich zbawieniu, ku ich nawróceniu, ku ich przemianie. I to, co się okazuje, że jest istotne i u Jonasza, i też u apostołów, co nie było od razu jasne, to jest, żeby usłyszeć głos Boży. Nie mówimy tutaj o przykazaniach, tylko mówimy usłyszeć głos Boży. Teraz, że Bóg mówi do mnie tu i teraz. Nie, że kiedyś gdzieś coś jest spisane. Jonasz przychodzi i mówi: teraz nawróćcie się. I oni to robią. Pan Jezus powołuje apostołów mi teraz. Teraz jest moment, kiedy was zapraszam. Chodź za mną. Uczynię cię jakimś zupełnie innym. Staniesz się nowym człowiekiem. I to wołanie Pana Jezusa to jest usłyszeć Jego głos. Bo może być tak, że Jezus mówi, i mamy takich momentów wiele w Ewangelii, mówi, a Jego głos nie jest słyszany. Mówi, ale jest niesłyszany. I życie zakonne wcale nie świadczy o tym, że słyszymy głos Boży. Na pewno jest tak, i każdy z nas tutaj, czy jesteśmy w zakonie, czy nie, to każdy z nas jest otoczony głosem Bożym. Głosu Bożego jest Słowa Bożego, tego, jak Bóg mówi, jest tego dużo dookoła. Uczestniczymy w różnych liturgiach, nabożeństwach, w spotkaniach modlitewnych. Dużo jest takiej przestrzeni, gdzie Bóg mówi do nas konkretne słowo. Ale czy ono do nas dochodzi, czy jest głosem naszego nawrócenia, czy gdzieś się odbija od nas? To już możemy sami powiedzieć, że jest i tak. Bardzo często jest, że się odbija, że jesteśmy rozproszeni, rozkojarzeni. Bóg mówi, a my jesteśmy w jakimś innym temacie. I usłyszeć głos Boży to jest jakaś radykalna przemiana. Radykalne podniesienie, świeżość. Nagle zaczynam widzieć jasno. Coś się takiego dzieje, że wow, nie widziałem tego. Nie rozumiałem tego. I droga się staje prosta. Nie przez to, że się świat zmienił, nie przez to, że się zmieniły nasze wspólnoty, tylko moje serce zobaczyło Jezusa. Usłyszało, że Jezus mówi do mnie. I rekolekcje, które dzisiaj zaczynamy, ten czas ciszy, w który wchodzimy, jest właśnie po to, żeby usłyszeć głos Boży. To nie znaczy, że Bóg nie mówi i nie słyszymy Go w życiu. Ale są różne poziomy usłyszenia Boga. Dobrze wiecie, że można z kimś rozmawiać i rozmawiać. Mamy mnóstwo różnych rozmów, a jedna jest ważna, przemieniająca, otwierająca. Coś takiego się dzieje, że wow, dotknęliśmy czegoś istotnego. I od czego to zależy? No po prostu była na to przestrzeń, była otwartość, była potrzeba. I
i coś się ważnego wydarzyło. I podobnie jest z Jezusem. To nie znaczy, że nasz czas naszej codzienności jest złym czasem, jest bardzo dobrym czasem i niektórzy z nas prowadzą takie życie, że naprawdę są bardzo w głosie Bożym, w Bożej obecności. I Bogu dzięki za to. A jednak też jest czas wyjątkowy, czas rekolekcji. Zawsze jest wyjątkowy, kiedy Bóg bierze nas na bok, żeby coś więcej wyjaśnić. Już nie tylko pójść za mną, ale żeby zacząć tłumaczyć coś bardziej szczegółowo. Przede wszystkim na fundamencie mówić i jak bardzo nas kocha. A to jak bardzo nas kocha, nie chodzi o to, że my tego nie słyszeliśmy, ale żeby to przeżyć całym sobą na nowo, jak jesteś kochana. To jest to doświadczenie przeżycia na nowo, jak jestem w ręku Pana Boga. I to jest doświadczenie, które wyparowuje bardzo szybko. Niektóre z Was są w małżeństwie, to dobrze wiecie, że mąż może mówić, że kocha, a potem się okazuje, że nie pamiętam, że tak mówił. I podobnie jest też w zakonie, że wiemy, że Pan Jezus nas kocha i słyszeliśmy to nieraz, ale jakoś nie ma tego. Nie słyszę teraz. To było dawno. Zapomniałam o tym. I to wejście w przytulenie Boże i w głos Boży, dojście do tego spotkania na najgłębszych, to znaczy najbardziej poruszających dzisiaj moje życie sprawach. To jest, na tym polega głębia. Czasami myślimy, że głębia to jest wejście do siódmego nieba, czy coś takiego. Głębia to jest to, że Jezus mówi do mnie, dotykając tego, co jest we mnie najistotniejsze dzisiaj. I to, co było na Twoich ostatnich rekolekcjach najistotniejsze, to może być coś innego niż to, co jest dzisiaj. Bo życie się rozwija, mamy różne sytuacje, w których jesteśmy. Wystarczy, że komuś z Was umarła mama czy tata, się może wszystko zmieniło. Albo zmieniłaś placówkę i w tym momencie jesteś w jakiejś pięknej placówce, albo w tym momencie jesteś w jakiejś jędzowatej, bo się zmieniło, tak? A było fantastycznie. Albo zostało coś takiego, że się wydarzyło, że ktoś cię o coś oskarżył, albo coś przykrego, coś pięknego. Może awansowałaś i jesteś dyrektorem teraz. Są różne okoliczności. I dotknięcie tego, co najbardziej boli, albo co jest największą radością, ze Słowem Bożym, to, że Bóg o tym wie, pokazuje to, mówi o tym, to jest dojście do głębi. Pokazanie Jezusowi wszystkich swoich ran, tak, żeby On mógł położyć na to swoją rękę, dotknąć tego, uzdrowić, przemienić w ten sposób, że to On dotyka. Już nie tylko my sami, ale że Bóg tego dotyka. Także w takim kierunku chcemy iść. Zachęcam, żebyśmy się na to otwierali, żeby pragnienie w nas takie powstawało. A na czas rekolekcji ta Ewangelia nam daje ważne słowo. Przechodząc obok jeziora, ujrzał Szymona, pójdźcie za mną, a oni porzuciwszy wszystko, natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. I to, co mamy zrobić za chwilę po tej mszy świętej, porzucić wszystko i pójść za Jezusem. Na pięć dni. Porzucić wszystko i pójść za Jezusem. Tutaj to się będzie też wyrażało w Niechorzu, przez to, że nad morzem można iść w jedną stronę. Iść. I dojść do Rewala i trochę nawet może dalej i sobie potem wrócić. Ale porzucić wszystko, to jest ważne. W którą stronę pójdziemy, ile czasu będziemy tutaj w kaplicy, z pewnością dużo. To jest to już słuchanie, bardzo konkretne, słuchamy Boga i na modlitwie, na medytacji, ale też i na spacerze.
I Bóg mówi do nas przez przyrodę i mówi do nas przez słońce, które świeci. Wiatrem do nas mówi i mówi Słowem Bożym. Na różny sposób Bóg do nas mówi. Chcemy na wszystko być wyczuleni i wrażliwi, ale porzucić wszystko na te dni. Te nasze sprawy, które nas dogoniły, już tutaj były, zanim tutaj wyszliśmy z walizkami, to nasze sprawy tutaj już przyjechały, już się rozdomowiły w naszym pokoju. One tutaj już po prostu są i rozproszenia są gotowe, żeby nas powiedzieć, jesteśmy. Nie musisz nas zostawiać. Możesz, albo nawet nie zostawiaj nas, tylko zajmij się nami. Tymczasem chcemy to odwrócić. Chcemy zapatrzeć się w Jezusa po to, żeby Jezus nam powiedział o naszym życiu. I my do tego wszystkiego wrócimy. Tylko z Bożą latarką. Z Bożą latarką w ręku i będzie to wtedy zupełnie inaczej widać. Także to jest ten kierunek, który jest przed nami.